Siemaneczko, w 18 części Lobos zaczniemy sobie od najtrudniejszego zamka, jaki spotkałem do tej pory. Zaczynamy 7 razy w lewo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3 w prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 w lewo. I raz w prawo. Pieruński zamek, naprawdę. Sporo wytrychów, dobrze. Książka doświadczenia, pierścień kamiennej skóry, okej. Ale naprawdę, no mega zamek, nie? Mega. A tyle razy przechodziłem obok tej skrzyni, zawsze zapominałem do niej zerknąć, tak naprawdę. Pokaż mi te pierścionki. Co ja mam do siły i do zręczności? W sumie do zręczności nie jest mi na razie potrzebny, bo nie mam tam ciśnienia. Ta kamienna skóra może się bardziej przydać. Tak, doświadczenie. Co nam to dokładnie daje? Rozumiem. Aha, 1000 expa, po prostu. No okej. Dobra. Pisaliście mi... A, o ciekawostce. Dostałem cynk, że Ortega podkładał głos pod Pioruna. Każdy, kto się obraca w świecie Gothica, na pewno wie, o kim mówię. Dobra, co my mamy dzisiaj robić tak w zasadzie? Tak. Miałem plan otworzyć skrzynię. Skrzynia ja została otwarta. Łodyga, składowisko... Siemano, chłopak. Stój, skazańcu. Pomocnik naszego alchemika nie wrócił. Zastąpisz go na jakiś czas, wypełniając każde jego polecenie. Oto kamienna tabliczka. Dzięki niej strażnik przepuści cię do jaskini. System kamiennych tabliczek. Brzmi znajomo. Zapomniałem, że pod koniec ostatniego odcinka on coś od nas chciał, bo już się na nas patrzył, nie? Dobra, to się wyjaśniło już, jaki mamy plan, dobra. No proszę, asystent biologa nie wrócił po tym, jak oblałem go tamtym starym sokiem. Czyżby ten specyfik zwabił nie tylko owady? Muszę o tym powiedzieć Miguelowi. Asystent biologa, dobra. No to zajebiście. Nieprzyjemne. Zajebiście. Nie ma kogo żałować, był zwykłym fiutem, więc nie będziemy się nad nim rozczulać. Powiemy tylko tutaj, jak wygląda sytuacja. Asystent biologa nie wrócił wczoraj do obozu. Jesteś pewien, że ten twój specyfik wabił tylko owady? Poważnie? To najlepsza nowina, od kiedy wyszedłem z paki. Zgadnij, kogo wysłali na jego miejsce. Ciebie? To się nazywa mieć szczęście. Widzisz, jak stary Miguel sprytnie załatwił ci nową robotę? Tylko nie zapomnij o kremie na te cholerne insekty, jak już tam pędzisz. Postaram się. Jasna sprawa. Postaram się coś wymyślić. Spróbuję coś ogarnąć. Może powinienem zorganizować więcej tych popłuczyn. Dobra. Okej. Mamy kolejny poziom. Tak się zastanawiam. Kurczę... A, pisaliście mi, że on za piwko by nam pomógł posprzątać kuźnię, ale poradziliśmy sobie. Nie miałem tutaj nauczyciela od broni dwuręcznej, chyba, nie? Siłą, Dobra. Nie, na razie nie. Szkoda. W sumie tyle punktów, aż grzech, że się marnuje. No ale dobra, włazimy tutaj. Nowy rejon. Przepuść mnie, mam tu zieloną tabliczkę. Wchodź, ale tylko do biologa. Dobra, spokojnie. Nie panikuj. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Okej, co my tutaj mamy? Czy się pogniewa, jak sobie pożyczę parę monet? Książka. Książka doświadczenia. Kolejne też. A, tylko tym razem 500, tak? Nie wiem, czy. Nie, no, nie będę tego oszczędzał. Po co? Od razu to wykorzystajmy. 500 expa. Dobra, co mamy tu? Regał na książki. Jakaś nowa? 100 expa. Furia w pełni. Gdy mrokiem już wszelkie tereny noc głucha okrywa na niebo skłonie, wyłania się furia.
niezbadana, a majestatyczna, przerażająca, a piękna. Czerwona planeta co noc oczarowuje swą niepozorną tajemnicą. Jątrzy się na niej żar, skąpana w ogniu świętego Oriona, niedostępna dla zwykłego śmiertelnika. Kulminacja największej temperatury na Furii przypada na godzinę przed północą i trwa godzinę po niej. To właśnie wtedy piekielny żar trawi bezkresne połacie Furii. Popękana niczym zaschnięta morza pustyń. Lobosu odpoczywa za dnia, by nocą znów pojawić się na niebie i trawiona być milionami ognisk. Magom zakonu Oriona znane są sztuki czerpania mocy z faz Furii. Apogeum mocy wyzywają wówczas, gdy Furia jest w pełni. Nie mów. No, cały czas mam wrażenie, że chodzi o to, że Furia to słońce, nie? Nic się w związku z tym nie zmieni. Dobra, zobaczmy tą księgę. Muszę o tym po raz pierwszy. 50. Składanie ofiar Orionowi. Ludziom nieobce są praktyki składania ofiar wielkiemu Orionowi. Często modlą się do Stwórcy, by ten obdarzył ich błogosławieństwem i w rzeczy samej tak się często dzieje. Żeby wzmocnić wiarę w moc modlitwy, należy złożyć w ofierze uczciwą ilość złota. Natomiast wśród magów często praktyką okazuje się być ofiara z dusz pokonanych wrogów, by zapewnić sobie przychylność Boga i uzyskać większe magiczne zdolności. Mag tym samym zyskuje większą kontrolę nad przywołanymi z zaświatów pomocnikami. Lord Mordrak. Okej. Było dokładnie tak, jak mówisz. Nie wiem, czy tam jest jakiś magazyn, czy alchemik? Co tu robisz? Natychmiast stąd odejdź. Dokąd prowadzi ten korytarz? To droga do siedziby Wielkiego Neptuna. Kto cię tu w ogóle wpuścił? Precz stąd, łachmaniarzu! Nie no, dobra, spokojnie. Co tu robisz? Już! O! Co muszę zrobić, abyś pozwolił mi przejść? Musisz mnie zabić. A teraz wynoś się stąd, precz! Kusząca propozycja, ale... To przecież oczywiste. Nie no, gdzie? Przerobił mnie na... A czemu? Ojej, to mi się nie podoba, że on się tak na pomarańczowo świeci. Ten też? Nie, bo... Nie, ja nie chcę negatywnych emocji. Co tu? Dokąd? To droga, kto ci... Dobra, niech tak zostanie. Okej. Rozumiem, pewnie przez ten miodek. Dobra, to nie będę go brał. Choć nie wiem, czy to by miało jakieś znaczenie. Ale lepiej nie ruszajmy tego. Na razie, dobra. Chodźmy do alchemika, nie będę ryzykował, bo to się by skończyło tragedią. W trybie natychmiastowym. To przecież oczywiste. Dobra, tu mam kolejną księgę. Chętnie sobie przeczytamy, czemu nie? Mikstura magiczna i ich składnik, esencja, many, ekstrakt many, eliksy, dobra. Każda praca wykonana przy stole alchemicznym wymaga zużycia menzurki. Ważenie każdej mikstury leczniczej czy przywracającej moc magiczną wymaga użycia specjalnych roślin. Najpopularniejszą z nich jest rdest polny. Ważenie każdej mikstury mającej stały i określony wpływ na ciało lub umysł wymaga użycia roślin najbardziej znanej, jeśli znaną jest, najbardziej znaną jest szaf królewski. Dobrze, zawsze tam trochę ekspa wpada. To nic, to biolog jest, okej. Nie mów, że o tam to jest coś dalej jest. Obawiam się, że mógłby się zdenerwować, jakbym zaczął tu grzebać, czy nie? Patrzcie, ma to w dupie. Naprawdę tak myślisz? Okej. I tak go oczywiście dorwaliśmy. Wszyscy uciekali jak zające, byłem zupełnie sam. Zajebiście. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Kompletnie się tym nie przejmuję. O! Dobra, tu już się zainteresował, okej. Widzę, że słoneczko będzie mi trochę dokuczać. No ale to dobra, to bierzemy, co się da. Ludzie mówią różne rzeczy. O, to co tygryski lubią najbardziej. O, shit. Wybaczcie mi, dzisiaj sporo wczytywania. Ale nie wiem, na co mogę sobie pozwolić. Na to mogę sobie... bo źle stanąłem pod złym kątem. Dobra. Zapiszmy sobie. Tak.
Ładnie pozbieraliśmy trochę plonów. I to całkiem myślę, że... że udane łowy. To nic nowego. Dobra. Bagienne ziele chciałbym ogarnąć. Żal, biedaka. Dobra. Mogę zmieszać tytoń? Ja nie mam chyba tytoniu. To przecież oczywiste. A mogę! Nie zasłużył na coś takiego. A, no nie mam tytoniu, mam składniki. Dobra, mniejsza. Weźmy. Doszło do mnie. Dobra, niech będą dwa. To jest załatwione. Raczej się wkurzy za tą skrzynkę. Jeszcze zobaczmy. Tak. Zdenerwuje się, koleżka. Dobra. Pogadajmy z biologiem. Witaj. Nazywam się Leo. Mhm. Jesteś nowym pomocnikiem? Nic tak, się w związku zgadza się. Z tym nie zmieni. Jak zapewne słyszałeś, mój poprzedni asystent udał się po świeże zioła i już nie wrócił. Wiem. Niech Orion czuwa nad jego biedną duszą. Tak, tak, oczywiście. Zazwyczaj pomagał mi tu przy stole alchemicznym, ważąc mikstury, bym ja mógł oddawać się badaniom roślin. Drugą częścią jego pracy było zaopatrywanie mnie w rośliny. Żołnierze również dostarczali mi roślin. Do pewnego czasu. Niestety, zmiana rozkazów w ich szeregach mocno ograniczyła moje badania. Dlaczego? Tak się złożyło, że dostaję co najwyżej rośliny lecznicze do tworzenia napojów uzdrawiających. Typowe. Powiedz, miałeś już styczność z alchemią? Nie, ale czytałem nieco o ziołach, gdy jeszcze mieszkałem na farmie. W takim razie za bardzo mi się nie przydasz za stołem alchemicznym. Ale możesz się przydać i dostarczać mi roślin. Okej. Mam nadzieję, że choć w tej materii okażesz się bardziej kompetentny. Postaram się. Żołnierze nie mieli bladego pojęcia, co zrywają. Często dostawałem wyrwane z ziemi bulwy lub inne chwasty. Byli zbyt pochłonięci wykonywaniem swoich zadań, by przykładać wagę do roślin. A to przecież one w formie mikstur ratują im życie. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Dobra. Słyszę o tym po raz pierwszy. Opowiedz mi coś o roślinach. Nie mam czasu na wdawanie się w długie dysputy. O roślinach napisano wiele tablic i ksiąg. Każda roślina posiada pewne właściwości. Mogą być one lecznicze, bądź poprawiać nasze zdolności psychiczne oraz fizyczne. Są również takie, które są szkodliwe. Nie każda roślina nadaje się do spożycia, ale można ją wykorzystać w inny sposób. Rośliny można ze sobą łączyć, pozyskiwać ich soki. Odpowiednio przygotowane potrafią dać zdumiewające efekty. Tym właśnie się zajmuję. To bardzo złożona dziedzina wiedzy, wymagająca ogromnego doświadczenia oraz wyczucia. Wiele roślin można spożywać na surowo, ale to właśnie odpowiednie procesy alchemiczne umożliwiają spotęgowanie ich działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, odsyłam cię do lektury na moim pulpicie. Dobra, miało być szybko i na temat, a trochę się rozgadał, co? Ja bym tego nie zrobił. Jakie rośliny można znaleźć w tej dolinie? Wierzę, że jest tu wszystko, o czym marzy prawdziwy badacz. Roślin tu z pewnością nie brakuje. Ta dolina tętni życiem. Powietrze jest przesycone zapachem roślin. Czuję je nawet będąc w jaskini. To prawdziwa uczta dla zmysłów. Bogactwo tutejszej przyrody tworzy znakomite warunki na moje badania. Dlatego potrzebuję kogoś doświadczonego. To wie, jak odróżnić szczaw królewski od ognistej pokrzywy. I przy tym nie dać się pożreć dzikim bestiom, rzecz jasna. Na nieszczęście ich też tu nie brakuje. Nie rozumiem w ogóle. Dobra. Co mam dla ciebie zrobić? Na początek chcę się upewnić, że w ogóle wiesz, co zrywasz. Zdobądź dla mnie roślinę leczniczą, ziele lecznicze, korzeń również o leczniczych właściwościach oraz trolest. Zapamiętasz? Trolest? To nie powinno być dla ciebie trudne. Jeśli tak jak mówisz, czytałeś o roślinach. Oczywiście, niedługo wrócę. Lepiej zostawię to w spokoju. Z ciekawości zobaczę, co to jest trolest. To jest coś... O nie, to jest to premia do siły, no ale nie, chociaż jedno zebrałem tutaj z jego półki, nie? No pewnie tak, dobra. Dobra, oddamy mu to pewnie. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Może będzie z nas zadowolony. Hej, ty! Lepiej uważaj. Mam rośliny, o które prosiłeś. Zapewne zwróciłeś uwagę na trolest. To rodzaj jagód, ale są o wiele rzadsze niż jej pozostałe odmiany. To prawda. Ich jedzenie zapewnia szybki przyrost siły.
To jedna z niewielu roślin, która nie ma żadnego zastosowania alchemicznego. W przeciwieństwie do smoczego korzenia, z którego można uważać potężną miksturę. Jagody najlepiej po prostu zjadać. Proszę, możesz się sobie zatrzymać. O, dziękuję. Nic się w związku z tym nie zmieni. Mnie i tak nikt nie. Co się znajduje tam na dole? To pracownia Lorda Mordraga, ale przeważnie całe dnie spędza tam Elias. Nie wolno ci tam wchodzić. Strażnik przepuszcza tylko robotników, których osobiście zarekomenduje do pomocy. Kim jest Elias? Elias to uczeń Lorda Mordraga. Podobnie jak ja, zajmuje się badaniem roślin i ich wpływem na umysł i ciało. Jednak jego badania wykraczają poza same rośliny i skupiają się bardziej na magicznych aspektach. Więcej wiedzieć nie musisz. No, chciałbym z nim rozmawiać. Udzielisz mi pozwolenia? Chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Skup się na swoich obowiązkach w mojej pracowni. Chyba, że interesuje cię zamiatanie podłogi. Lecz i ta pozycja jest już zajęta przez jednego z robotników. No dobrze. Jak znalazłeś się w gwardii Lobosu? Cóż, jesteś dość ciekawski jak na robotnika, ale to dobrze. No coś takiego. Zanim dostałem się do gwardii, służyłem w twierdzy Lorda Zoryntu. Pełniłem tam regularną służbę wojskową, jako protektor. W wolnym czasie studiowałem stare księgi. Moja wiedza na temat roślin pozwoliła mi na objęcie funkcji asystenta goszczących tam magów. Owocem mojej współpracy z magami było zdobycie już zaawansowanej wiedzy na temat alchemii. Jednak zamkowe mury przyprawiały mnie o ból głowy. Moją pasją były rośliny, natura, a trwająca wojna surowo obeszła się z tamtejszą przyrodą. Ziemie Zoryntu były coraz bardziej jałowe. Gdy twierdzę obiegła nowina o planowanej ekspedycji Wielkiego Neptuna, wiedziałem, że to właściwy czas, by ją opuścić. Zgłosiłem się na ochotnika i tak trafiłem tutaj w roli badacza oraz wojskowego alchemika. Mam nadzieję, że zaspokoiłem twoją ciekawość. Częściowo tak. Jest coś jeszcze do zrobienia? Tak, teraz zrobisz kilka kremów na insekty. 4 powinny wystarczyć. To najłatwiejszy przepis. Wystarczy wszystko wymieszać i to podgrzać. Będziesz potrzebować paru składników, które znajdziesz na tej liście. Jeśli czegoś ci brakuje, rozejrzyj się po mojej pracowni. Ale nie dotykaj niczego innego. Dobra. Naprawdę tak myślisz? Tak też zrobimy. Dobra. Zobaczmy tą listę. Nie rozumiem w ogóle, czemu cię przypada jedno bagienne ziele, jeden ciemny grzyb, pozwoli jedno tak zębate traktować. Ziele, wosk. Tak. Nie tego nie dostał. Mam. Kurwa, nie mam wosku. Shit, brakuje mi jednego wosku. Przez to będzie tak szczerze mówiąc. A czy ja się tego nauczyłem? O, proszę. Ile ciemny grzyb, wosk. Bo to miało być ile? 4 sztuki? Co? O, dobra, jest już git. Mamy. Dobrze, zróbmy to zatem. Zapiszmy. Jakby nam miało coś wybuchnąć przy stole. Nie wiem. Że o tym nie wiesz. Coś specjalnego. Żal, biedaka. Tak. Drugi. Trzeci. Czwarty. Dobra. Dokładnie moje słowa. Na piąty to i tak nie mam wosku. Dobra, krem na insekty, okej. Okay. Czy to się różni od menzurki? Jak tak wygląda zwykłą... Tak, trochę się różni. Okej, okay, fajnie. Czemu nie chcę wszystkich oddać. Jeden by mi się przydał. Hej. Mam własne zdanie na ten temat. Mógłbym zatrzymać jeden krem dla siebie? To dokładnie przykro moje słowa. Ale potrzeby Legionu stanowią tutaj priorytet. Jeśli chcesz podobny krem, nic nie stoi na przeszkodzie, byś go sobie zrobił. Znasz recepturę. To prawda. Możesz dowolnie korzystać z drugiego stołu alchemicznego. Tylko posprzątaj później po sobie. Okej. Okay. Nikt mnie nigdy nie pytał. Dobra. Przygotowałem kremy. Zobaczmy. Proszę. Wyglądają dobrze. Szybko się uczysz. Zupełnie jak ja. Weź tę paczkę i zadbaj o to, by trafiła do protektora Vito. Są to mikstury lecznicze dla wojska, w tym kremy, które przygotowałeś. Gdzie znajdę tego Vito? Słyszę o tym. Znajdziesz go wewnątrz obozu, przy stoisku. Sprzedaję dodatkowe zapasy naszym ludziom.
Dobra, nie tak wiem, też zrobię. Okej. Okay. Brakuje mi jednego wosku, cholera. W końcu. No tak to byśmy zrobili ten jeden kremik. No tak to jest kurwa delikatna lipa. Ja go już tu pewnie nie znajdę. No pewnie tak to zostało wyliczone, cholera jasna. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Tamte mędzurki i tak dalej, to pewnie nie mogę tego brać. Chyba, że teraz się coś zmieniło. Nie, nie, nic się nie zmieniło. Tutaj po prostu nie dotykamy i koniec. Dobra, a co mamy tu? To się nie pogniewa. Nie doszło to do mnie wcześniej. Ja sobie to pożyczę. Lepiej zostawię to w spokoju. Staś, chyba nie sądzisz, że pozwolę ci wejść do pracowni Lorda Mordraga. Co muszę zrobić, żebyś mnie przepuścił? Tylko ludzie, którym biolog zezwolił na wejście, mogą dostać się do środka. A teraz zjeżdżaj. No dobra, no nie ma opcji, żebyśmy się tam dostali. Był w sztok pijany. Może trzeba było zostawić, wiecie co? Chociaż nie, no po co to zostawiać? Powinien być tą jedną maść. To było przecież jasne. Cholera. Jeszcze dla pewności, ale nie, wydaje mi się, że wosk cały złożyłem. Tak dalej być nie może. No dobra. Może to później będę mógł kupić. No od kogo bym to kupił? No nie no, jest na razie brynca. Nie musisz mnie o to pytać. Nie wiem, czy w tej skrzynce coś takiego miał. Ode mnie tego nie dostał. Może on będzie tutaj spał, nie? W nocy czy coś. To dokładnie moje żebym słowa. Się tu zakręcił wtedy. Na razie chodźmy na powierzchnię, z tą łodygą ziela jeszcze zadziałamy. A tutaj nigdzie nie leży. Wosk, ten miód to niekoniecznie. Nie. Która jest godzinka? O, 17. No i paskudna pogoda, niestety. Dobra, Lamar chyba chciał, nie? Mam coś dla ciebie. Dzięki za skręta. W zasadzie to nie zamierzam go palić. Nie? Mam lepszy plan. To znaczy? Myślę, że można ci zaufać. Halid, ten zakręcony protektor, pilnuje składowiska obok głównej bramy. No. Prędzej czy później opuszczę obóz, ale nie chciałbym odchodzić z pustymi rękami. Oszalałeś? Chcesz obrobić składowisko i zaryzykować wrzuceniem do kopalni? Co jeśli cię złapią? Bez obaw! Plan wypali! Tam musi być coś niezłego, wierz mi! Nie ma mowy, nie zaryzykuję powrotem do więzienia. Uspokój się, nie oczekuję, że będziesz nadstawiać karku. Jedynie proszę, byś zaniósł Halidowi tego skręta bagiennego ziela i wybadał, co jest w składowisku. Ja zajmę się resztą. To możemy zrobić, bo też jestem zainteresowany, co tam może być w środku. Mhm. Ale tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle. Kurde, dopóki nie będę mógł handlować. Chwila. Dopóki nie będę mógł handlować z kupcami, to nie kupię pewnie tego wosku. Nic, dobra. Wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.